Okej, okay, jestem. Słuchajcie, nie myliło mnie przeczucie. Jednak właśnie w tym sklepiku jest pewna rzecz, bardzo istotna, bez której nie ruszymy. Bo przeczytałem, że tak, że te pudła na początku sobie tam normalnie stały i one w pewnym momencie po prostu spadły. I tutaj gdzieś powinien sobie leżeć klucz. Aha, i on rzeczywiście tutaj leży. I got a roller coaster key. No właśnie. I pamiętacie właśnie tam, gdzie było zamknięte? To teraz musimy się tam udać. No i potem myślę, że będzie w miarę łatwo. Ale wiecie, ze mną to różnie było. Mówię, czemu ja gestykuluję? Zauważyłem, że często gestykuluję podczas let's playów, chyba się mówi. Właśnie mam taki problem z tym, że nie wiem, jak się mówi. Jak ktoś wie i wiecie, ma jakieś tam poparcie, to ja bardzo chętnie się dowiem. Won grubasy, głupie. No wypierdzielę. Dobra, musimy uważać na komary. Bo wiecie, sezon letni się rozpoczął. Wiecie, jak gadam sobie takie głupie bzdury, bo wtedy ja się mniej boję, nie? Bo nawet gdyby ta gra... Jak gdyby tę grę znał na pamięć, tak jak Tomb Raidera, to cały czas czułbym te napięcie, bo jednak no, mówię, jest wiele czynników, które się składają na to, że Silent Hill jest straszny dla mnie. A pierdziele, to coś wisi. What the hell is this? No właśnie, I feel like I'd catch something nasty if I touched it. I co to do cholery jest? Mam wrażenie, że coś złapię, jak to dotknę. I really better not mess with it. Not that I especially want to. Czyli nie będę z tym zadzierać, nawet za bardzo nie chcę. O, hell drink. Sexy. This must be some gadget to control the roller coaster. Czy to musi być jakiś gadżet do kontrolowania tej kolejki górskiej? I don't know how to make it work, though. Nie wiem, jak sprawić, żeby to działało. There's a power switch on the left-hand side. Czyli jest jakiś tam włącznik na lewej tutaj. This must be some gadget to control the... No, o co chodzi? Yes. Okej. Okay. No i teraz... Nie, na tym samym. Staram się nie zapisywać na tym samym. Teraz nie pamiętam, czy jeszcze trzeba użyć tę dźwignię. Nie. I teraz możemy sobie tutaj zejść. I teraz nie powinno nas nic potrącić. Albo, nie wiem, no nie wiem, tak coś mi się zdaje. I tam są jakieś te dachy. Header, uważaj. W ogóle to mi się z Wielkim Kanionem w Ameryce kojarzy, te góry tutaj. Nie wiem czemu. Tak jakoś Grand Canyon. Czy jak to tam się... No header, to się... Czy masz jakieś problemy z chodzeniem? Weź sobie kup ten Nordic Walking, czy jak to tam się nazywa. Nie, albo nie, idź do lekarza, bo może masz tam zaburzenia tego równowagi. Z błędnikiem masz problemy prawdopodobnie. Jump! Albo coś. No właśnie. Hedra w ostatnim momencie. O, filmik mamy. I słuchajcie, bo to się dużo wyjaśni teraz. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's going to happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger,
darkness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise for castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. My kitty, you still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Nie wiem, czy słuchaliście podczas tego filmiku, ale w tle bardzo, bardzo ładnie kobieta śpiewała. Zawodziła, jakkolwiek to tam nazwiecie, bo to takie pół na pół, ale bardzo, bardzo ładne to jest. Na śmietniku, jak żul, pobudka rano. Jak Lara. Aha, to nie śmietnik, jak myślałem, że to śmietnik, słuchajcie. Dobra, zapiszemy sobie. I co? I lecimy dalej, prawda? Mapy nie mamy, nic nie mamy. Co my tutaj mamy teraz? Aha. No i teraz zaczyna się jedna z takich bardzo oryginalnych części Silent Hill, ponieważ... A zresztą zobaczycie, ja nie będę wam tutaj mówił. Zobaczcie, gdzie tutaj trzeba iść, ale chyba tylko tutaj można iść. There's nothing written on it. It's probably supposed to have the right wait time and or something, czyli... Tutaj na tym nic nie jest napisane, prawdopodobnie są tam jakieś informacje czy coś takiego. No właśnie. Dynia! Dynia i cmentarz. Co tutaj mamy? Borley, coś tam, mansion. Haunted? Tak, haunted. Czyli nawiedzona posiadłość. No, domyślcie się, że tak. Jest sobie gra o nazwie Silent Hill, a w tej grze jest nawiedzona posiadłość. Zazwyczaj w normalnym świecie nawiedzone posiadłości są straszne, to wyobraźcie sobie, jak straszna musi być nawiedzona posiadłość w grze Silent Hill. Niestety będziemy musieli przez to przejść. To mnie po prostu boli i ja już się boję na dzień dobry. Więc sobie zapiszemy. I ogólnie to jest dosyć trudne. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Okej. Okay. Także wchodzimy. So glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. I'm not ready. Help! Help! No właśnie. Do you hear those voices? A family was someone else's was angel. Ktoś wie, z czego to jest. No. The murderer was caught. Posłuchajcie sobie. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. By suicide. No. Ja słuchajcie, stąd idę. Ja pierdzielę! O ja cię pierdzielę, a się wystraszyłem. Ała, aż się walnąłem.
Ała, a ty tak sobie spokojnie, Heather, nie? His hometown is New Orleans, but he came here after first losing his way. Ała. Oh, maybe you might know. Nie, ta gra naprawdę jest 4D, słuchajcie, bo nawet ja czuję był. Okej, idę dalej. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor there's nothing. I to, co ten gościu mówi... Aha. I'm so sorry. This place is Właśnie. Just falling apart. To nie jest normalne. Co ten gościu mówi, to jest oczywiście 3/4 prawda, prawda? Okej, okay, i... There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please, come back anytime. Tak. Or if you prefer, we could come. Nie, dziękuję. Słuchajcie, właśnie to jest najgorsze, że w tej posiadłości nie można zapisać. No i właśnie, coś, czego ja po prostu nienawidzę. Po prostu, to jest, słuchajcie, chore. Ja po prostu tyle razy się z tym męczyłem, że trzymajcie kciuki, żeby może to za pierwszym razem przeszedł. O, ja cię pierdolę, udało mi się, nie wierzę. Ale chyba nie jest jeszcze koniec. Nie, to jesteśmy coś do góry nogami. O, ja cię pierdolę, to dalej mnie goni, nie. To światło osrane. Nie. Kurde! Muszę wszystko od początku, słuchajcie, nie, jak ja tego nienawidzę. Właśnie tego nienawidzę. W tym domu strachów. Już myślałem, że będzie tak pięknie. A jak zawsze dałem się nabrać. No już nie będziemy tego drugi raz oczywiście, nie? Bo to nie ma sensu. Okej, lecimy teraz jak burza. Tu już od razu tu. Aha, it's locked, dobra. Ta, patrz sobie tutaj wyleci. This mansion is quite old, so please watch your step. I'm so sorry. Tam się kojarzy z tym silnikiem, z Tomb Raiderka. No. The mechanism is broken, you see. No nie wiem. It wasn't supposed to stop. Ale powi... Znaczy, w pewnym sensie to jest takie fajne utrudnienie, z drugiej strony nie, że tutaj nie można zapisać. Słuchajcie, ja muszę sobie ręce roztegować. Nie, I didn't enjoy this tour. No szybciej. No nie! Nie, słuchajcie. Nie! Już mi się odechciewa. Naprawdę, już mi się odechciewa. A to jest dopiero drugie podejście. Słuchajcie, to kiedyś tak z 5-7 razy, nie? A daj mi jeszcze ten pierwszy korytarz, żebym przeszedł. Bo ten pierwszy to nawet nie jest taki trudny, ten drugi już jest gorszy. Słuchajcie, 100% skupienia. I to już trochę potem w kurzach trzeba, tak wiecie, kilka razy z kolei. I to jest... Chciałbym zapisać. No. Jaki krzyk w ogóle. This mansion is quite old. So please watch your step. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. Dobra, postrzelam sobie tym. Może to coś da. I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. That was supposed to be the exit. But it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Sorry, że ja nic nie mówię. Ale jestem tak skupiony. Gorzej jak na kiblu! Idź! Idź! Nie! Kurde! Znowu w tym samym miejscu, to jest nienormalne.
naprawdę dosyć. Zagrajcie sobie w to sami, zobaczycie, jak to jest wkurzające. Srelp, kurde. Gdzieś twoją help, znaczy... Twoją help, w pewnym sensie. No wyskakuj, bo mi się drzwi inaczej nie otworzą. O kurde, już tak pięknie było. Naprawdę, bo co to jest za głupia rzecz, że...